Politycy wespół z usłużnymi im mediami próbują zrobić z nas idiotów. A że znakomita większość ludzi, no niestety, co tu dużo mówić, charakteryzuje się niskim poziomem intelektualnego zagospodarowania, to ziarno przez nich zasiewane spada na podatny grunt. Nic tylko podlewać i patrzeć, jak w kraju kwitnie głupota. Jesteśmy w stanie pozabijać się o podawane nam przez media sensacje. Nie żyjemy sprawami dla nas najistotniejszymi, ale przekazami dnia, które szyte są na miarę. Nie ma nic gorszego niż partyjni fanatycy i żeby była jasność, po każdej ze stron politycznej barykady. Chodzi natomiast o to, abyśmy byli fanatykami Polski, a nie jakichś naszości i waszości. Przed wami specjalny przedwyborczy komentarz na kanale Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj! Taśmy Banasia. Zacznijmy od tego, że prezes Najwyższej Izby Kontroli powinien, tak jak żona Cezara, być poza wszelkimi podejrzeniami. Kiedy słucham tych nagrań, powiem wam szczerze, że czuję wstręt. Jest tam też pewna nutka zażenowania oraz na pewno, z całą pewnością, obrzydzenie. W skrócie chodzi o to, że szef najważniejszego organu kontrolnego prowadzi rozmowę z konstytucjonalistą, profesorem Markiem Chmajem. Marian Banaś stwierdza, że to on zainstalował swojego syna na listach Konfederacji, aby ten pilnował, aby po wyborach nie weszła ona w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Na nagraniu pan Banaś mówi do Chmaja, aby powiedział jakiemuś szefowi, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją. Według TVP szefem ma być Donald Tusk. Profesor Chmaj po wycieku nagrań, zapytany o wspomniane szefostwo, zaprzeczył, dodając, że żadnego szefa nie ma. Na nagraniu jednak nie słyszymy, jakby jakoś specjalnie w tej sprawie oponował. No ale w związku z tym, żeby oddać też prawdę, że wiarygodność Telewizji Polskiej i aktywu, który jest tam zatrudniony, można powiedzieć, że jest owiany zasłużoną legendą, w tej sprawie nie może nic być do końca jasne. Nie wiadomo, czy oni te taśmy pocięli, czy w ogóle to istniało. Tak czy inaczej, fakt jest jeden niezaprzeczalny. Rozmowa Banasia i Chmaja miała miejsce, bo Chmaj to przyznał. Miała się ona odbyć w wakacje. Wtedy też, na co wskazuje logika, musiała być zarejestrowana. Pytanie, przez kogo? Mamy październik. Taśmy nie wypływają ani w lipcu, ani w sierpniu i we wrześniu, ale na dzień przed wyborami. Zgodnie z taktyką wyborczą, która poparta jest wieloma badaniami, większość decyzji, na kogo oddamy swój głos, jest bowiem podejmowana tuż przed samym jego oddaniem. Niewielu wyborców, za wyjątkiem tych zaliczających się do tak zwanego twardego elektoratu, podejmuje decyzję wcześniej. Stąd też możemy wnioskować, że publikacja tego materiału w tym konkretnym terminie nie jest przypadkiem. Naiwnym byłoby twierdzenie, że jest inaczej. Po co jednak to wszystko mówię? Żeby bronić Konfederacji, do której jest mi przecież blisko. Nie, nic z tych rzeczy. Nie ma tutaj przed czym jej bronić, bo w zasadzie nic takiego się nie wydarzyło, a przynajmniej nic takiego, co by obciążało tę partię. Nie ma przecież żadnych dowodów na to, że Marian Banaś ma jakiekolwiek wpływy na polityków tej partii poprzez swojego syna, który w tym środowisku nie ma żadnego znaczenia. Ani w Ruchu Narodowym, ani u Grzegorza Brauna, ani jak sądzę w partii dowodzonej przez Mentzena. Jest tak zwanym trzecim garniturem. Przyznana mu jedynka była, jak sądzę, efektem błędnej politycznej decyzji, która dziś ma swoje efekty. Błędy popełniają natomiast wszyscy. Czy w tym nagraniu, które dzisiaj obiegło Polskę, tak jak miało to miejsce w naszym kraju w przypadku wielu partii, które rządziły już naszą ojczyzną, jest mowa o korupcji, o złodziejstwie, o przestępstwie, o powoływaniu się na jakieś wpływy? Nie. Słyszymy natomiast przechwałki blisko 70-letniego mężczyzny, który mówi, że za pomocą swojego syna będzie miał wpływ na decyzję jednej z partii politycznych po wyborach. Szczerze wątpię, aby młody Banaś, który w moim odczuciu na listach nie powinien się znaleźć ze względu na funkcję swojego ojca, którą on przecież pełni, mógł mieć jakikolwiek wpływ na decyzje polityczne podejmowane przez Bosaka, Brauna czy Mentzena. Zresztą całą tę akcję z ustanowieniem go na listach uważam za poważny błąd. Normalnym jest, że Konfederacja nie powinna wchodzić w żadną koalicję, gdy nie będzie miała odpowiedniej liczby posłów, którzy pozwolą mieć jej realną pozycję w przyszłym współtworzonym rządzie, ergo mieć wpływ na politykę państwa. Bo o to w tym wszystkim przecież powinno chodzić, żebyśmy mogli decydować o tym, co dzieje się w naszym kraju zgodnie z logiką, którą się posługujemy, zgodnie z ideami, które wyznajemy.
Więc co jest dziwnego w tym, że partia, która na przykład zyska 60 posłów, wejdzie w koalicję rządową z PiS-em czy nawet Platformą Obywatelską, aby mieć na to wpływ? To co, sami mają rządzić bez nas? Bo jak rzekłem jeszcze raz, o to w tym wszystkim powinno przecież chodzić. O to, jakie decyzje będą podejmowali przyszli rządzący w jednym z najtrudniejszych okresów współczesnej historii. I my wszyscy, zamiast oczyścić swoje głowy i pójść do urny z pełnym przeświadczeniem i ciężarem odpowiedzialności, jaki na nas spoczywa, mamy teraz podniecać się polityczną propagandą serwowaną nam przez sprzedajnych dziennikarzy? Oczywiście, że Konfederacja powinna współtworzyć przyszły rząd, ale tylko wtedy, gdy będzie miała realny na niego wpływ z wicepremierami, z marszałkiem Sejmu, szefami sejmowych komisji i tak dalej. Bo tu chodzi nie o nasze ambicje, o wyobrażenie świata. Grażyny, Krystyny, Andrzeja, Łukasza, człowieka z Lublina, człowieka z Białegostoku, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Legnicy czy Rzeszowa. Chodzi o Polskę. Jeżeli Polska będzie wymagała podejmowania takich, a nie innych kroków, należy je podjąć. Nawet jeżeli będzie miał na tym ucierpieć nasz honor, czy wyobrażenie wyborców o tym, czy Konfederacja powinna, czy nie powinna. Konstytucja mówi wyraźnie, że żadnego posła nie wiążą żadne instrukcje wyborcze. Wyborców, rzecz jasna. Jeżeli nie będzie w Sejmie silnej Konfederacji, to co nas czeka? Platforma z lewakami, Zielonymi, PSL-em i Hołownią? Zandberg ministrem edukacji, Biedroń ministrem rodziny, Włodek Czarzasty szefem resortu spraw wewnętrznych, dowodzący policją? Tak, pan Czarzasty z ordynackiej? PiS rządzący w pojedynkę? Też może być taka opcja. Mogę określić to jednym zdaniem. Hulaj dusza, piekła nie ma. I mówią mi to przyjaciele z PiSu. Broń Boże, Marek, żeby PiS dostał władzę w pojedynkę, bo wtedy puszczą wszystkie hamulce. Jaka jest jeszcze przed nami opcja? Taka bardzo realna. Platforma, która rządzi i nie musi się liczyć z nikim. I co? Ona będzie gwarantem rozwoju naszego państwa? Całą energię poświęcą na to, żeby definitywnie niszczyć PiS. Polityczne nawalanki. Nic więcej. Tam nie będzie mowy o Polsce. I nagle widzę, jak Donald Tusk wjeżdża na białym koniu, przedstawiany jako zbawiciel narodu. Tak jakbyśmy nie pamiętali Chlebowskiego, Sienkiewicza, Nowaka, Muchy, Klicha, pacyfikowania patriotycznych manifestacji. Dyskusja po opublikowanym dziś nagraniu powinna w mojej ocenie, chociaż mogę się mylić, ale ocencie to sami, powinna być skierowana nie na to, czy jakaś tam partia polityczna, w tym przypadku Konfederacja, będzie budowała tę czy inną koalicję w przyszłym parlamencie, ale na to, że żyjemy w patologicznym państwie, w którym urzędnik odpowiedzialny, i to nie za mocą zwykłej ustawy, ale konstytucyjnie, on ma kontrolować instytucje państwa, ale jest wybierany według partyjnego klucza. Kto zgłosił pana Banasia? Ja zgłosiłem, państwo zgłosiliście? Nie. Obecnie rządząca partia. Skoro zgodnie z najwyższym, najważniejszym aktem prawnym obowiązującym w Polsce prezesa Najwyższej Izby Kontroli wybierają politycy, to możemy być pewni, że żadnej prawdziwej i rzetelnej kontroli działalności państwa taki urząd dokonywał nie będzie. Każdy, kto sądzi inaczej, jest przynajmniej naiwny. Wpływ na wybór najważniejszego urzędnika zajmującego się kontrolą funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za nasz kraj, i to przypomnę wam wspólny kraj, powinni mieć nie politycy, ale obywatele poprzez wybory powszechne. W ten sam sposób powinniśmy wybierać sędziów i szefów lokalnej policji. Skończyłyby się kliki, towarzystwa wzajemnej adoracji, gierki i jakieś tam podjazdy. Co to również oznacza politycznie? Że przeciwnicy Konfederacji nic na nią nie mają. No może poza panią, która startuje z jakiegoś mało znaczącego miejsca i uważa, że ziemia jest płaska. Zresztą ona ma do tego prawo. Każdy ma prawo uważać, co tam sobie chce. Przeciwko Konfederacji nie zostały więc skierowane żadne poważne działa. Młodszej publiczności przypomnę tylko, że dawniej w brutalnej politycznej rywalizacji grało się kartami takimi jak tajni współpracownicy, czyli tym, że na listach tej czy innej partii znajdowali swoje miejsce komunistyczni agenci, tacy jak na przykład pan Rossatti. On dzisiaj jest mędrcem narodu, próbuje nas pouczać, jak żyć i co robić. A do 89 roku był w PZPR-ze. Służby nagrywały też polityków, którzy brali lub proponowali łapówki. Zamieszani byli w afery, których sumą było wykorzystywanie stanowisk do okradania naszego kraju w myśl zasady, którą wyznają tylko głupcy, zdrajcy i idioci. A mówi ona, jeżeli coś jest państwowe, to znaczy, że niczyje, a skoro niczyje, to znaczy, że można kraść. W tym przypadku, w przypadku tej pseudoafery, ktoś puścił bąka, a dziennikarska propaganda buduje na nim Bóg wie jaką narrację. Cóż,
lepi się z tego, co się ma. Osobiście sprawę tę rozpatruję na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, najmniej istotna, aczkolwiek to właśnie ona podgrzewa emocje za pomocą dziennikarzy. Druga jest arcyistotna i dlatego zupełnie pomijana. Płaszczyzna polityczna. Nagranie. No i powiedzcie sami, co z niego wynika. Kompletnie nic. Albo tyle, że ktoś poprzez nic nieznaczącego w środowisku Konfederacji syna będzie miał wpływ na decyzje polityczne. Druga płaszczyzna należy do tej sfery, która powinna interesować każdego świadomego obywatela. Ale niestety nie zainteresuje. Bo w Polsce nie ma ani kultury politycznej, ani żadnej świadomości politycznej. Jest jedynie zajadły psychofanatyzm i to po każdej ze stron. Żebyście się tylko niektórzy przy wigilijnym stole nie pozabijali. No to zadajmy sobie teraz kilka podstawowych pytań. Pierwsze. Czy nagrywanie ludzi z ukrycia jest legalne? Drugie. Kiedy państwo może uciec się do takich metod, jeżeli w ogóle to robiło państwo? Trzecie. Skąd rządowa telewizja ma te nagrania? Czwarte. Kiedy one zostały zarejestrowane, to już wiemy. W wakacje tego roku. Kiedy otrzymała je redakcja? Po piąte. Dlaczego opublikowaliście to dopiero teraz? 3 miesiące zajęło wam sprawdzenie tego materiału, obrobienie i wyemitowanie? Dlaczego na dzień przed wyborami? Żeby nie można było z wami pójść do sądu w trybie wyborczym? A może ktoś wcześniej wam to polecił? Jakaś partyjna wierchuszka, która wam płaci? Po szóste, kto i na czyje polecenie i na jakiej podstawie nagrywał prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Człowieka, który pełni jedną z najważniejszych funkcji państwowych wynikającą wprost z konstytucji. Porażające jest też to, że ktoś nagrywa bezkarnie, prawdopodobnie nielegalnie urzędnika państwowego, przekazuje to jednej z największych telewizji w kraju, a ta decyduje się na publikację nagrania pochodzącego prawdopodobnie z przestępstwa. Tak mamy budować nasz kraj? Na nieustannych chwytach, trzymaniu za pysk, groźbach? Nie wiem, co bardziej mnie obrzydza. Metody rodem z SB czy obślizła postawa rządowych dziennikarzy. Na czym to wszystko polega? Na jednym wielkim eksperymencie. Kto jest przedmiotem tego eksperymentu? Wyborcy. Czyli ja i ty. W wyborczej rozgrywce większość polityków, kandydatów i partii politycznych nie jest zainteresowana tym, aby przekonać wyborców do swojego programu, który w ich ocenie jest jakimś magicznym remedium na otaczającą nas rzeczywistość i w konsekwencji receptą na lepszą przyszłość nas wszystkich. Ale wiecie o co? Na idealne wstrzelenie się w wyborczy trend. Czy wyborcy nie czują się uważani za kretynów, gdy widzą tę grupę przygłupów, którzy kupują głosy za pączki? Tyle jesteście warci, co to ciastko. Dla nich. Wiecie, dlaczego lewica to rozdawała? Bo z badań im wychodzi, że ludzie w większości są kretynami. I wystarczy dać im zeżreć, popić, popalić, pozwolić się wyspać i sypnąć trochę grosza, aby dotrzeć do ich najprymitywniejszych cech. Ludzie cieszą się z rozdawnictwa, ale mają jednocześnie w dupie, że pieniądze na to wszystko biorą się z kredytów, które będą musieli spłacać ich wnukowie i wnukowie ich wnuków. Ta sama babcia, która daje dzisiaj ze swojej 13 czy 14 emerytury wnukowi jakiś prezent, nie wie, jaki sznur mu plecie, który będzie mógł powiesić na żyrandolu. I takie są fakty. Nie mówię, że macie zarabiać mniej. Ale to nie jest rozwiązanie. Myślicie, że Hołownia podczas ostatniej debaty wypowiadał się tak, jakby był w zasadzie politykiem Konfederacji, przyjmując już nie zachowawczą, ale przecież jawnie antyimigrancką postawę? Myślicie, że tak uważa? Nie. Tak im wyszło w badaniach, że większość obywateli Polski jest przeciwna masowej, nielegalnej imigracji. Tak samo zachował się podczas debaty przecież Donald Tusk. Myślicie, że Szojring Wielgus, która nam wszystkim znana jest przecież z bardzo niskiej organizacji przestrzeni intelektualnej, wypadła w debacie TVP spoko? Bo jest spoko? Szojring Wielgus, która jeszcze kilka dni wcześniej nie znała w jednej z rozmów dziennikarskich stawek podatkowych, które obowiązują obecnie w Polsce i to podstawowych? Nie. Oni znają te pytania wcześniej. Przy pomocy dobrego spin doktora wykuła na blachę swoją rolę, którą jej przygotowała. Joaśka, pamiętaj, nic nie mów od siebie, bo znowu palniesz jakąś głupotę. Masz, wykuj to na pamięć i pamiętaj, aby się uśmiechać i rozkładać ręce w geście otwartości. Pokażę wam, jak to wygląda. Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, jestem tu dla was. Czyż nie wspaniale widzieć Polskę piękną, potężną i bogatą? Ja wam to dam.
Nie możemy się łapać na takie sztuczki. Czasem jeszcze można dodać, jak ktoś jest z starej szkoły, piramidkę. Ta piramidka ma oznaczać w naszej podświadomości, że niby mamy kontakt z bazą, że wiemy, o co chodzi. To się nazywa socjotechnika. Jak dajecie się na to złapać, to już jest po was. Bo prostej erystyki można nauczyć nawet szympansa. Jakby Hołowni wyszło, że większość Polaków jest za możliwością hodowania świń na balkonach bloków w miastach, jako powiedzmy sobie remedium na walkę z upadkiem pogłowia trzody chlewnej na polskiej wsi, to hasło "Polska świnia w polskim domu" byłoby pierwszym punktem jego programu wyborczego. Uwierzcie mi, żeby tak było. Traktowanie wyborców, czyli nas wszystkich, jak idiotów, to jest ich standard. Pytanie, kim my sami, czyli ja i ty, chcemy być w tej rozgrywce. Świadomych wyborców można policzyć na palcach jednej ręki. I to nie jest tak, że oni są tylko w Konfederacji, w PiSie. Są oni wśród elektoratu wielu partii. Natomiast znakomita większość ludzi głosuje za pomocą niezdrowego rozsądku, ale emocji. Niestety w każdym kraju jest więcej głupszych niż mądrych. Gdybym startował w wyborach i jakiś dziennikarz po takim stwierdzeniu zacząłby dopytywać, taki Rymanowski na przykład, on lubi. To co, proszę pana, uważa pan, że większość wyborców to ludzie głupi, tak? Nie kluczyłbym i nie wycofywał się z tych słów, ale zgodnie z prawdą powiedział, tak, większość ludzi jest kretynami. No ale niestety przekaz ten do nich nie dotrze, ponieważ oni nie oglądają moich programów. I tak, jedni kretyni decydują się, aby oddać głos na konkretną partię, bo przekonał ich do tego aktor ignorant albo słabo zagospodarowany intelektualnie celebryta. Inni, bo tak nienawidzą tego czy tamtego polityka, że rozgoryczenie przesłania im rozum i faktyczny cel wyborów, którym jest przecież co? Polska. Ile razy w wyborach usłyszeliście słowo Polska albo ojczyzna? Konfederacja, Tusk, Kaczyński. Lewica, Zandberg, Konfederacja, Biedroń, Tusk, Scheuring, Wielgus. A Polska? Ktoś powie, panie Marku, nie za mocno z tymi kretynami? No może za mocno, ale pomóżcie mi nazwać inaczej człowieka, który podejmuje ważne decyzje, a taką decyzją z pewnością jest udział w wyborach na podstawie sugestii znanych, aczkolwiek kompletnych ignorantów i durniów. Taki człowiek jest kretynem i chociaż dla niektórych może to być odkrywcze, to niestety trzeba stwierdzić, że spośród wszystkich grup ludzi, którzy żyją w Polsce, to najbardziej wydatną są idioci. Lada moment, a będzie nas tutaj 30 tysięcy. Projekt Marek Miśko Czuwaj rozwija się tylko dzięki waszemu wsparciu. Rośniemy w siłę, a treści na TikToku mają już nie 6, a 7 milionów wyświetleń. To wszystko dzieje się dzięki wam i temu, jak bardzo angażujecie się w działania, aby nasze programy mogły ukazywać się regularnie. Jeżeli uważasz, że to, co tutaj wraz z zespołem przygotowujemy, jest cenne i powinno nadal ukazywać się w sieci, możesz nas wesprzeć, stawiając kawę poprzez serwis Buy Cafe albo zostając naszym patronem na serwisie zrzutka.pl. Dotychczasowym darczyńcom dziękuję serdecznie i postaram się was nie zawieść. A na odchodne. Czy będę was zachęcał do głosowania na tych czy na tamtych? Nie, chociaż większość z was zna moje poglądy. Nie jestem żadnym wyznacznikiem, który powinien wam wskazywać, na kogo głosować. Róbcie, co podpowiada wam sumienie. Znam wielu dobrych kandydatów w Prawie i Sprawiedliwości, chociaż ta partia jest kompletnie obca mi ideowo. Znam też wielu kandydatów dobrych w Konfederacji. Myślę, że i w Platformie znalazłoby się kilka rodzynków, chociaż osobiście nie znam. Opowiem wam jednak pewną historię, za którą biorę pełną odpowiedzialność. Swojego czasu, a było to 20 parę lat temu, gdy byłem bardzo młodym chłopakiem, to w domu moich rodziców często dzwonił telefon. Taki stacjonarny, na tarczę. Odbierała go moja mama lub tata. W słuchawce odzywał się głos równie młodego człowieka, chłopaka starszego, zdaje się, o 3 lata. Czy mogę poprosić Marka do telefonu? Podchodziłem i wtedy byłem przepytywany z zadawanych mi lektur. Ta? Dmowski, Doboszyński, Popławski, Koneczny, Konopczyński, Jędrzej Giertych, Ojciec Bocheński, Jasienica. Było o polityce, historii, filozofii, historiozofii oraz historii idei. Tym przepytującym chłopakiem był Krzysztof Bosak, który z ulicznego awanturnika jako prezes lokalnych struktur Młodzieży Wszechpolskiej rozpoczął drogę mojego społecznego nawrócenia, bo takim awanturnikiem byłem.
Takich historii ratowania krewkich chłopaków z ulicy, którzy trafili na Krzyśka, w tamtym czasie zresztą, w moim czasie, znam bardzo dużo. Zaczęliśmy czytać, uczyć się, myśleć o zdaniu matury oraz o pójściu na studia. Bez Krzyśka i Młodzieży Wszechpolskiej, do której mnie wciągnął w tamtym czasie, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Dlatego chciałem powiedzieć publicznie, właśnie teraz, na kilka godzin przed ogłoszeniem ciszy wyborczej, Krzychu, dziękuję. Gdybym mieszkał w Białymstoku, głosowałbym na Krzyśka Bosaka, do czego zachęcam Was z całą mocą i z całą odpowiedzialnością. Czuwaj! Inna sprawa, nie wiem, czy wiecie, co robi policjant w Białymstoku. Śledzi ludzi. Czuwaj!